zgada. To obknie, zasiada i znowu opowiada, że dobrze jest. Ja mówię, że to nie jest nasz życiowy cel, jeżeli razem nie dobrze jest. Po prostu powiedzmy sobie cześć i odejdźmy gdzieś, gdzieś daleko, gdzie nie zobaczymy się, nie usłyszymy o sobie, nie pomyślimy. Więc po prostu moja miła odejdź. Straciłaś, teraz przekonałaś się, do czego doprowadziłaś. Miałaś mnie, teraz nie masz nic. Psy po policzku zachodzą ci, ale teraz nie rozpaczaj i nie wracaj do tego, co było. Zapomnijmy o nas i o wszystkim, moja była dziewczyno. Już do ciebie tak nie powiem, choćbym bardzo chciał. Zdradziłaś mnie, więc mojego życia wypierdalaj. Moja miła, tyś mi życie spierdoliła. Tak bardzo kochałem cię, ale teraz rozstaniemy się. Czy było ci źle, czy w innym odnalazłaś się, czy on ci przyniósł szczęście? Jeżeli tak, to weź się w garść i zostań z nim. Życzę wam miłego współżycia, ale żałuję, że to spotkało mnie, bo mogliśmy być szczęśliwi, ale nie. Jednak nie. Masz dziewczynę, którą na życie kochasz, ale ona innego spotka, bo ty wiele razy pogrywałeś na dwa fronty, zdradzałeś i potem miałeś do siebie wąty. Zdajesz sobie sprawy, nie byłem wtedy mądry. No w kurwę myśli miałeś zwodzących i ty sobie sam jechałeś w psychikę. Myśli twoje były jednolite, skryte, a w którejś wyjątkowej chwili mogłeś komuś powiedzieć o tym wstydzie. Teraz słuchaj tą zwrotkę, na bicie musisz mieć myśli mocne. Są czasem te wyjątkowe chwile, które po paru dniach odchodzą aż za mile. I teraz złamałeś obietnicę, złamałeś honor i jak tu się zwierzyć swojej rodzinie. Zdradzony przez najwierniejszą osobę. I co, myślisz, że wybaczę ci takim sposobem? Nic tego nie będzie, pogódź się z tym końcem. Końcem nie jest zdrada, tylko końcem jest cała prawda. Zdradzony przez najwierniejszą osobę. I co, myślisz, że wybaczę ci takim sposobem? Nic tego nie będzie, pogódź się z tym końcem. Końcem nie jest zdrada, tylko końcem jest cała prawda.